Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Koleżanki i Koledzy. Pozwolicie Państwo, że rozpocznę od podziękowań. Przede wszystkim kwiatów nie będzie. Przede wszystkim oczywiście panu posłowi Czerwińskiemu, że wziął na klatę i złożył w imieniu klubu. Dwa podejścia były, tak? Nie było to łatwe. Chciałem podziękować prowadzącemu marszałkowi Cezarowi Grabarczykowi, który się przyczynił do tego, że zarówno za pierwszym razem i za drugim bardzo szybko został ten projekt przedłożony pod obrady parlamentu, ale przede wszystkim chciałem wszystkim uczestnikom tej komisji, a w szczególności przedstawicielom partii politycznych, bo naprawdę była w dobrej i merytorycznej atmosferze prace prowadzone, choć oczywiście kłóciliśmy się też intensywnie w obronie swoich racji. Dzisiaj te zapisy, które zostały, jestem przekonany, że są dokładnie prześwietlone i wszelkie zagrożenia, które czyhały na nas związane z wprowadzeniem trzeciego pakietu, zostały usunięte. W tym miejscu chciałem panu posłowi Naimskiego mu serdecznie za to podziękować, że był czujny i te miejsca, które faktycznie umknęły nam podczas prac nad tą ustawą, zostały wyłapane i skorygowane. Pozostałym koleżankom i kolegom oczywiście również tak, bo naprawdę mogliśmy spokojnie rozmawiać i tylko na tematy merytoryczne. No stąd zdziwiło mnie wystąpienie kolegi Olejniczaka. No bo naprawdę ja rozumiem, że zaczynacie śpiewać międzynarodówkę, ale błagam, nie przenoście wystąpień przez lat 50. do parlamentu, bo ja rozumiem, kolega się już poprawił w pytaniach, bo one miały, że tak powiem, charakter normalny, ludzki, a ten język, który przez 10 minut musieliśmy słuchać, naprawdę był albo kabaretowy, albo przerażający. Dla tych, którzy bardzo żyli w tym okresie, nie jako dzieci, tak jak my, tylko jako dorośli ludzie, to język raczej przerażający. Ale to tak na boku. Prace nie trwały w pośpiechu bo właśnie przez to, że bardzo szczegółowo wszystko rozważaliśmy, to one trwały bardzo długo, no bo kilka miesięcy jednak upłynęło, kilka razy wracaliśmy przez projekt do komisji. No to świadczy o tym, że ta praca była bardzo, bardzo wnikliwa i długa i myślę, że tak jak już wspomniałem, bardzo, bardzo bezpieczna. Faktycznie głównym nurtem jakby to było dostosowanie do prawa unijnego i faktycznie w międzyczasie, bo to nie jest tak, że te działania zostały podjęte ze względu na to, że skierowane zostały do Trybunału skarga komisji. No ale to się wydarzyło w międzyczasie. To w międzyczasie pozwoliło nam się już też odnieść do konkretnych zapisów w tej skardze. I jesteśmy przekonani, że się odnosimy prawie że w pełni do treści tej skargi. Faktycznie co do liczników inteligentnych podjęliśmy decyzję, że ze względu na ogromny koszt wdrożenia i wiele niewiadomych, rząd dał sobie jeszcze kilka miesięcy na to, żeby bardzo szczegółowo przeanalizować to i już być może w całym
trójpaku, ale być może tylko ten element zostanie włożony, tak aby on równie szybko i w dobrej atmosferze były prace, choć wiemy, że tam będzie wiele kontrowersji, o których poszczególni posłowie i posłanki wspominali. Co do pytania pana posła Naimskiego, to odnośnie zapisów o jednym operatorze, dzisiaj mamy to w prawie. Dzisiaj mamy w to obowiązującym prawie. W skardze do Trybunału ten zapis nie został zakwestionowany. Naszym zdaniem Ministerstwa Gospodarki i zdaniem premiera i rządu wyczerpujemy oczekiwania Unii Europejskiej w tym zakresie i w pełni wypełniamy. Oczywiście to, czy stanowisko Komisji będzie zbieżne? Naszym zdaniem tak, bo nie ma tego w skardze. To jest taki dowód wprost, a że niektórzy i również niektóre ministerstwa, czy jedno ministerstwo i niektóre kancelarie to podnoszą, to nie znaczy, że mają po prostu rację. Ja rozumiem ostrożność, być może nadmierną często naszym zdaniem ostrożność Ministerstwa Spraw Zagranicznych i formułowanie pewnych zastrzeżeń, ale rząd stoi na stanowisku, że w tym zakresie ten zapis jest prawidłowy, gwarantuje nam implementację, a jednocześnie jest kamieniem węgielnym naszego bezpieczeństwa narodowego i z tych zapisów absolutnie rezygnować nie możemy. Mówiliśmy bardzo dużo przewijały się o OZE. Trochę zdumiała mnie w pytaniu pani poseł Anny Paluch spadek cen, że panią niepokoi i że to jest skutek braku ustawy o OZE, a de facto wsparciu OZE. No ja jestem szczęśliwy, że ceny spadają. Myślę, że każdy z nas powinien być szczęśliwy. Ja rozumiem, że wytwórca chciałby tą górkę mieć jak najwyższą, ale my naszym zadaniem jest dbać o konsumenta, a nie wytwórcy. Mamy świadomość, że nie znalazł się to w małym trójpaku ze względu też na duże kontrowersje. Do dzisiaj jakby płynące zewsząd głosy z tej sali, no one się wzajemnie znoszą, bo wiemy, że jednych są oczekiwania, żeby to było jak najbardziej pro-OZ-owe rozwiązania, innych wręcz przeciwnie. Jedni preferują taki źródła odnawialne, inni takie. I rozumiem, że każdy ma jakieś inne priorytety, inaczej uważa, że powinien ta konstrukcja systemu wsparcia być. No stąd powołana jest grupa taka robocza, która co tydzień się zbiera z Ministerstwa Gospodarki, z KPRM-u, która intensywnie pracuje nad tym, żeby tą sprawę raz na zawsze zamknąć. W tym sensie, że będzie przedłożony w ustawie tak, żeby ten system wsparcia był jak najtańszy z punktu widzenia państwa i obywatela, jednocześnie doprowadził do wypełnienia zobowiązań wobec Unii Europejskiej, bo ja przypomnę, że ten system powoduje, że wsparcie to idzie od końcowego odbiorcy energii, bo on w rachunku płaci wsparcie do systemu OZE, mówimy o kilkudziesięciu, pięćdziesięciu miliardach do 2020 roku i warto, żebyśmy bardzo precyzyjnie to zapisali, żeby ten system nie spowodował takich dewiacji, takich wynaturzeń, jakie miał w Czechach, czy
w Niemczech, gdzie on teraz jest gwałtownie modyfikowany ze względu na no, niespodziewany przyrost źródeł energii właśnie z tych z odnawialnych źródeł energii. Odnosząc się do poszczególnych pytań, pan poseł Gadowski o szacunek tych kosztów na 2%, ten system przyznawania dodatków dla odbiorców wrażliwych został skonstruowany w sposób jak najprostszy, bo de facto on jest mechanicznym wydaniem decyzji przez organ samorządowy na bazie wcześniejszej wydanej decyzji, która podlega takiemu procesowi, że tak powiem, zbierania informacji, a tu już ten proces zbierania, przetwarzania nie jest powtórzony. Czyli siłą rzeczy to jest oczywiste, że de facto jest to moim zdaniem system de facto bezkosztowy, no poza kosztem wydanej kartki. Rozwijając temat troszkę, nie znamy jeszcze treści poprawki, ale dokładnej, ale z wypowiedzi pana przedstawiciela PSL-u chciałby rozszerzyć jakby katalog osób, które byłyby uprawnione, w zasadzie go podwoić, a nawet potroić, bo za tym nie idą jakieś konkretne liczby. Ja przypomnę, że jest harmonogram, ile to będzie budżet kosztowało w następnych 10 latach. Tam są kwoty troszkę powyżej 100 milionów złotych. Jeżeli my dopuścimy do tego procesu już na samym początku tak ogromną grupę uprawnionych, no to będzie znaczyło, że ta pomoc jest de facto symboliczna, a nie rzeczywista. No a chyba chodzi nam, żeby z naszej Izby, jeżeli dedykujemy komuś wsparcie, to ono było faktyczne, a nie koszty związane z tym będą przekraczać kwotę wsparcia dla tego, który będzie z tego wsparcia korzystał w trakcie potem funkcjonowania tego systemu i w większej zamożności naszego budżetu, no to wtedy będziemy mogli ten model modyfikować. Poza tym ta wersja faktycznie pierwotna była oparta na zasiłkach, na pomocy społecznej, ale to było kwestionowane raz przez stronę związkową, przez przedsiębiorców w ramach komisji trójstronnej, bo tam jednym z elementów przecież uzyskania tej pomocy jest pewna dysfunkcja rodziny, a nie tylko samo ubóstwo. I to był dość poważny mankament, i raczej był z dużym sprzeciwem strony społecznej i przedsiębiorców. Poza tym no myśmy w toku tych prac jakby dostali z Ministerstwa Polityki Społecznej niezgodę na to, aby to przez MOPS-y były płacone ze względu na to, że wyceniono, że ten system by kosztował ponad 100 milionów złotych. Taką mamy odpowiedź. No, to by świadczyło, że my więcej musielibyśmy przeznaczyć na ten system, a nie na, niż na jesteśmy w stanie dzisiaj w tych warunkach budżetowych przeznaczyć na tą pomoc. A przypomnę, że to jest nowość, także warto jakby przyglądnąć się czemuś, co wprowadzimy i zobaczyć, jak to funkcjonuje i w trakcie jego funkcjonowania modyfikować według potrzeb i usuwać też no, jakieś mankamenty, które w tym zakresie wystąpiły. No, trzecim takim elementem były, jak wspomniałem już, liczniki inteligentne. Będziemy nad tym intensywnie pracować. Faktycznie OIP nagle stał się takim źródłem jakiegoś niepokoju, jak również koszty związane z wprowadzeniem liczników
inteligentnych i no jakby też trwają w tych dwóch zespołach. Drugi zespół do spraw właśnie tych liczników inteligentnych będzie no, intensywnie pracował, żeby wszystkie te zastrzeżenia, które z różnych stron padały, były rozwiane, bo jesteśmy przekonani, że ten system będzie nieodzowny nie tylko do tego, aby produkcja prosumencka się rozwijała, bo dzisiaj oczywiście każdy, kto by chciał, to taki licznik otrzyma, bo przecież wiemy, że te liczniki są sukcesywnie przez jedne firmy bardziej intensywnie, przez drugie mniej intensywnie instalowane, ale to też pozwoli jakby wprowadzenie tego systemu na to, że będzie łatwiej w ogóle gospodarować mocami i unikać tych pików energetycznych, bo będzie można dowolnie taryfy kształtować, tak? Nie tylko w oparciu o dwie strefy taryfowe, czasowe, ale można sobie wyobrazić, że w niedalekiej przyszłości w poszczególnych godzinach będzie sprzedawca oferował cenę o znacznych różnicach. No i wtedy dla każdego z nas stanie się to bardzo atrakcyjne, żeby wykorzystać te różnice do tego, aby korzystać z energii w sposób intensywny w swoich domach w momentach, kiedy ta energia po prostu jest najtańsza, a sprzęt AGD pozwala już dzisiaj na takie włączanie, nawet kiedy jesteśmy poza domem, ale to jest jeszcze jakaś tam przyszłość. Choć wiemy, że taka bardzo, bardzo błyskawiczna, że spadnie nas szybciej niż nam się wydaje. Biokomponenty to jest też element, który wymaga dopełnienia, aby spełnić pełni tą dyrektywę, ale ona jest jakby poza energetyką, bo to o biokomponentach to jest ustawa o biopaliwach i ona dzisiaj jest przed komitetem stałym. No i to będzie to dopełnienie, nad którym dzisiaj w ogóle żeśmy nie pracowali, wkrótce będzie procedowania. I rejestr wytwórców oczywiście jest, także to nie jest tak, że my nie wiemy, skąd pochodzi biokomponenty, bo jest pełny rejestr prowadzony, w związku z tym ten proces jest w pełni pod kontrolą, wiemy, skąd pochodzą te biokomponenty. No, o prywatyzacji myślę, że pan Mędrzydło wielokrotnie słyszał z ust ministra skarbu. Ja się nie muszę powtarzać. Pani Mirosława Nykiel pytała o kolejną ustawę, która pilnie czeka na dalsze procedowanie. Ona też jest przed komitetem stały. Też wymaga jeszcze, bo tam rozbieżności, jak wiemy, tam się trochę ocieramy o konstytucyjność tych zapisów. No, trwają cały czas intensywne rozmowy, aby ta skala rozbieżności pomiędzy różnymi decydentami była jak najmniejsza, żeby można było ruszyć dalej, żeby mieliśmy ten projekt taki w miarę czy bardzo dobrze przygotowany, żeby mniej pracy zostało w parlamencie. Wspomniała pani również o energochłonnych. Faktycznie to jest wynik spotkań w ramach komisji trójstronnych z przemysłem energochłonnym, nie tylko tam, zresztą z wojewodami odpowiedzialnymi w Małopolsce za, albo inaczej, na których terenie kilka tych poważnych zakładów jest. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, że u nas bardzo cena staniała i dzisiaj dla energochłonnych możemy powiedzieć śmiało, że dzisiaj jest sytuacja taka, że oni mają tańszą energię niż w innych krajach, czy tych krajach najbliższych nam, czyli głównie Niemcom, którzy przemysł stalowy mają dobrze
dobrze rozwinięty. To oczywiście nam pomogło też w tej konkurencji z państwami trzecimi, ale ten element pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie przedsiębiorstw energochłonnych. My dysponujemy oczywiście liczbami, bo on jest bardzo precyzyjnie określony, wielkość tego rynku i ilości zatrudnienia w tych przedsiębiorstwach, powiedzieć, ile ten przemysł w ogóle zatrudnia. Prześlemy taką informację. No oczywiście każde obniżenie kosztów produkcji będzie się przyczyniało do tego, że będziemy wypierać tą konkurencję głównie ze wschodu, no bo ona jest najgroźniejsza, bo tam ani przepisy środowiskowe, ani prawo pracy, ani inne obostrzenia po prostu nie obowiązują. Pan poseł Balt pytał o węgiel kamienny. Ja powtórzę po raz kolejny, że był, jest i będzie podstawą wytworzenia energii elektrycznej w Polsce zarówno węgiel kamienny, węgiel brunatny. To jest niezmienne w polityce rządu. Tak jest też we wszystkich dokumentach i wszystkich działaniach rządu, zarówno w kraju, jak i w procesach, które zachodzą w Unii Europejskiej, procesy określane jako dekarbonizacja i takie funkcjonujące w dokumentach. Wydaje się, że dzisiaj bardzo skutecznie się bronimy przeciwko tym zakusom, a jesteśmy jedynym państwem de facto, który nie chce zaostrzać polityki klimatycznej. Dzisiaj de facto ci, którzy chcą zdejmować prawa uprawnienia do CO2 i innych czy wycofywania na chwilę, no to de facto wszyscy poza nami są za tym. I to już dzisiaj nie nazywają, że to jest w wyniku polityki klimatycznej, tylko uważają, że to jest po prostu dźwignia gospodarcza dla Unii Europejskiej. Być może z punktu widzenia Niemiec i kilku innych państw faktycznie tak jest. Dla nas oczywiście nie, bo dzisiaj raz, że mamy niezależność energetyczną właśnie dzięki węglu kamiennemu i węglu brunatnemu, to jeszcze i przemysł maszynowy związany z tymi branżami też jest bardzo silny w Polsce. To są tysiące miejsc pracy. Jestem przekonany, że też inwestycje, które są prowadzone, to skala inwestycji w tradycyjną wytwarzanie no, jest niespotykana, bo dzisiaj budujemy dwie elektrownie potężne węglowe, bo jest na jednym w Kozińcach, przecież są na placu budowy. Już Tauron rozstrzygnął w tych dniach przetarg, odrzucił wszystkie protesty wynikające z tego, będzie wchodził na budowę. Jak również elektrownia Opola, premier potwierdził, że będzie realizowana. W związku z tym no, taki okres tak intensywnych inwestycji w źródła węgla kamiennego no, dawno nie pamiętamy. Także tylko trzymać kciuki za inwestorów i za przemysł górniczy, który oczywiście potrzebuje też samoograniczenia w tym, co robi, spojrzenia na koszty produkcji, tak aby to węgiel polski był spalany w tych elektrowniach. To, że tak można, to pokazuje Bogdanka. Pokazuje to też kopalnia Silesia, która została przejęta przez Czechów. Ona jest też po fazie rozbudowy dopiero i do posażaniu. Także to, że można,
taniej, bezpieczniej. Przykłady mamy, warto, żeby pozostałe spółki, które oczywiście też się modernizują, ale robią to zbyt powoli, ale jest to pod dużym presją związków zawodowych, które często nie chcą na ten temat nawet rozmawiać, ale jestem przekonany, że ten dialog będzie się toczył po to, aby właśnie górnictwo węgla kamiennego na Śląsku było w bardzo dobrej kondycji, żeby Ślązacy mogli być dumni z tego, że jest ta branża prężna i nie narzeka, a się chwali swoimi wynikami. I tak bym chciał, żeby tak było i tak będzie. To jestem pewny. Dzisiaj spółki piszą programy naprawcze, bo to tak w życiu bywa, że dopiero kryzys w branży powoduje, że zaczynamy szukać kosztów, a nie wtedy, kiedy jest prosperita, bo wtedy oczekiwania na poluzowanie polityki finansowej w spółce jest bardzo silne. Pan Olejniczak wspomniał o węglu brunatnym, ale bardziej w kontekście takim, żeby może nie kopać tego węgla, niż żeby kopać. No to z tym wystąpieniem takim, to ja nie wiem, czy to było tylko przepisane z lat 50., czy przemyślane, bo no tam żądał pan, że tak powiem, budowania i tak dalej, i tak dalej. No ale ja rozumiem oczywiście, że zarówno węgiel kamienny, jak i węgiel brunatny, a przede wszystkim spółki, które za to odpowiadają, no robiły to z poszanowaniem praw samorządów, obywateli i w zgodzie. Ja wiem, nie zawsze się tych interesów da pogodzić, ale im mniej będzie punktów spornych, tym większa będzie akceptacja do trudnych decyzji, które przecież wiemy, że trwale i zarówno górnictwo węgla kamiennego, jak i węgiel brunatny trwale zmienia krajobraz, stosunki wodne i czynniki na setki, jak nie na tysiące lat, i z terenu płaskiego robi teren pagórkowaty, jak w wypadku węgla kamiennego. Pan poseł Szeliga, środki na inwestycje w sieci. No, możemy powiedzieć, PSE, który odpowiedzialny jest za te przesyłowe, jest 20 miliardów około przewidziane do 2025 roku i takie same kwoty będą inwestować operatorzy sieci przesyłowych średniego i niskiego napięcia. To są ogromne kwoty. Oczywiście one są tak duże w tak krótkim okresie czasu głównie dlatego, że przez dziesiątki lat nie inwestowano. Też tu wspominano o tym, że te zapóźnienia wieloletnie tym skutkują, że dzisiaj musimy się intensywnie rozwijać w tym zakresie, tak aby zagwarantować ciągłość dostawy energii, bo to jest jeden z elementów bezpieczeństwa nie tylko państwa, ale każdego obywatela, który na tą ciągłość liczy. Pozostałe pytania były odpowiedziałem, bo one się powtarzały. Ja tylko chciałbym pokazać jeszcze OZE, też mówiłem, zielone certyfikaty, bo to też jest ciekawe, bo warto, żebyśmy też mówili, że tak powiem, pełną prawdę, a nie opierali się tylko na pewnych. No tu jest takie słupki. To zielone to jest energia, certyfikaty zielone sprzedawane poza giełdą, a te czerwone na giełdzie, tak? Odnoszenie się do giełdy
mało adekwatne, a to pokazuje, jak się rozbiega. Wtedy, kiedy największy był raban o to, że spadają ceny certyfikatów, no tu mamy to, co na giełdzie dołek, ale to, co było w rzeczywistości w największej ilości, mamy absolutnie idzie do góry. Można powiedzieć, że to, co w rzeczywistości jest na rynku, jest prawie że linią ciągłą, także warto, że tak powiem, na płacz płynący z rynku też no, pokazywać liczby. No, to są twarde liczby, których nie oszukamy. To są twarde liczby, które nie oszukamy i manipulacje administracyjne przy systemie OZE byłyby najgorszym rozwiązaniem. Tym bardziej, że my właśnie z takimi manipulacjami, które chce nam zaproponować Unia Europejska, walczymy. Musimy być w takim sytuacji konsekwentni. Jeżeli my mówimy nie pomysłom, żeby z rynku CO2 wycofywać chwilowo lub na stałe część uprawnień po to właśnie, żeby podwyższyć cenę, bo my się spotykamy z taką samą argumentacją, tylko która jest mordercza dla nas, tak, że jest za niska cena CO2, jak będzie wyższa, to będzie świetnie, ale dla kogo będzie świetnie? Dla tych, którzy z tego żyją. Raz żyją giełda londyńska, która obraca miliardami związanymi z przepływem tych praw do uprawnień. No i ci, którzy mają oparte na jądrówce wytwarzanie, bo oni oczywiście za te CO2 nie zapłacą. No i ci, którzy przeinwestowali, a do tych zaliczamy Niemców, przeinwestowali w odnawialne źródła energii, no bo oni nie sprzedadzą do nas energii, dopóki ona u nas nie zdrożeje, a zdrożeje wtedy, kiedy główni wytwórcy energii, główni uczestnicy rynku w tym miksie energetycznym, czyli wytwórcy na węglu brunatnym, węglu kamiennym, nie zapłacą tego haraczu za CO2 i musimy tej polityki absolutnie bronić dosłownie w niepodległości. Dziękuję bardzo.